Cześć wam. Idę trochę połazić z wykrywaczem do lasu. To już jest po 14 po południu. Jest tak gorąco, że zdechnąć idzie, no ale wziąłem sobie tą taką letnią bluzę, bo nie wiem jak to będzie z komarami. Muchozol mam, resztka jakiegoś tam starego, nowy też jest z Osmana. To tam się trochę popryszczę na te kleszcze, bo to nie wiadomo jak to, czy one teraz są, czy nie ma. Komarów w sumie tak nie ma w tym roku. Z jednej strony to źle, nie, bo to dla ptaków taki nie mają co jeść. No zobaczymy, a dzisiaj ogólnie będzie taki powrót do przeszłości. Zobaczycie zresztą, co miałem na myśli. Fajna sprawa. Cześć, normalnie, ach, tak się cieszę, jak nie wiem. Kurde. Jestem akurat nad mostem, na moście, znaczy. Dobra, do później. Pan z psem ładnie. W wodzie pies się chłodzi. Widać, że lubi. Tak jak powiedziałem, muchozol nowy, stary się skończył, ten z Rossmana. Trzeba się wypryskać, tu będę chodził. Od w moim miejscu oczywiście, no, gdzie zawsze. Spotkałem jeszcze teraz z rodziną Michała Marcza, pozdrawiam serdecznie. Jak będzie oglądał, jak coś nagram w ogóle z tego. No ale dzisiaj będzie powrót do przyszłości, zaraz zobaczycie. Do przeszłości. Proszę, powrót do przeszłości. Znaczy, w każdym bądź razie nie miałem 505, zawsze miałem 705, ale tutaj jest tylko trochę mniej ustawień, działa identycznie. Proszę, super stan, rewelacja. Cewka koncentryczna, 7,5 kHz. Piękna, nie mam osłonki, przykleiłem sobie taśmę, żeby mi się nie rysował ten ekranik. Po prostu taśmę taką przezroczystą, klejącą. Pięknie, wszystko jest w idealnym stanie. Kurczę, jak ja się cieszę. Aj, te dźwięki, te multitony w Xterce to są piękna sprawa. Zobaczcie, pierwszy sygnał, a w sumie mogę wam zademonstrować. Pierwszy sygnał, który nim wykopałem. W ziemi był 27. Tu trochę przeskakuje na 30. Aha, tutaj jest trochę inna skala, bo w 705 jest przeskok na skali co 2. Same parzyste liczby. Tutaj jest co 3. 3, aha, jeden mam, o, mogę wam pokazać. Jeden, tutaj mam wycięty z żelaza, czyli to jest jakby minus 9. Jeszcze jest minus 6, minus 3 i wtedy jest, zera nie ma, i wtedy jest 3, 6, 9, tak cały czas, aż do chyba 48, chyba coś takiego. Patrzcie, pierwszy sygnał 27 i zobaczcie, już coś fajnego, już coś malutkiego, takiego jakby jakaś mi kawałek mikroskopijnej takiej malutkiej łyżeczki czy coś, nie wiem, tak to wygląda, taki dziubek, coś jakby takie mała, no nie wiem, albo się mylę, albo jakaś nabijka może była malutka, nie wiem. Nie ma, ale tak wygląda jakby kawałeczek maleńkiej łyżeczki. Naprawdę malutki. Takiego widać jak do palców. Fajna sprawa. Jest tak gorąco, że normalnie mogę powiedzieć, że zdechnąć idzie. Komarów nie ma jak na razie, ale poce się, kurczę, niemiłosiernie. I już jest efekt. Już widziałem coś, chyba jakąś monetkę. Sygnał 18, znaczy na wyświetlaczu 18 ID. Gdzieś tu coś mi się zaświeciło. Gdzieś, zaraz wam to tutaj pokażę. Pięknie to jest. O, proszę, widać to tu, rewelacja. Ten wykrywacz to jest, kurczę, i proszę, jedynka. Kurde, tyle razy ja tu chodziłem. Tyle razy ja tu chodziłem, zobaczcie, jest, kurczę, monetka. Dosłownie nawet 10 minut chyba nie chodzę z wykrywaczem. To jest mój trzeci sygnał, bo jeden wykopałem 3 na plusie, bo chciałem zobaczyć co to jest. No i była, tak jak myślałem, folia zgnieciona od jakiegoś batonika. A tutaj jest, to był sygnał 18 w ziemi. I proszę. I to jest 1800,
chyba 84, chyba tak, czy 94, nie widzę, ciężko. No kurde, piękna sprawa, normalnie jest tu zero wiatru, nic, jest gorączka, ale dobrze, że komarów na razie nie ma. A wypada mi ciągle ten telefon z tego uchwytu, bo noszę go w kieszeni. A teraz, jak wiecie, z jakiej głębokości? Praktycznie ping-pong. I patrz, 24. Co to będzie za... Co to będzie? Tak, jeszcze nie wiem. Kopnąłem i tutaj się wysypało z boku. Za drugim razem chyba, czy trzecim. To wygrzebałem. Zaraz zobaczymy, co to jest. A, blaszka. Aha, od tej. A, jeszcze się połamała. Od harmonijki chyba, jak się nie mylę. O, sorry. A nie, od harmonijki. A, chociaż może. Nie wiem. Nie, chyba nie. To może być coś innego. Gdzieś tu się jeszcze kawałek ułamał. O, jeszcze tu jest kawałeczek. Nie wiem, co to mogło być. Może harmonijka, może nie. Takie ma tutaj, to jakby jakaś rękojeść była albo coś. Takie gwoździki. Teraz mi dziucha wpadła, ale jest następny sygnał. Może mi się tutaj uda zademonstrować. Patrzcie. Ładny sygnałek, 24. Zobaczymy. Nie, no nie do wiary, no. Jest moneta. 24. Ja dziękuję, ale to dzisiaj. Ale mi się z nim pięknie chodzi. Nie wiem, co to. Już taki, jak to Mister Lony mówi, strucel. Co to może być? Co to może być? Kurczę, nie wiem. Jakaś mucha mi do uch wleciała do buzi. Kurde. No nie wiem, nie widzę. Czy to 5 groszy? 49? Czy co? Nie wiem, może później jak coś odpadnie z tego, to będzie widać. Myślałem, że to będzie polmos. Bo tutaj w 505 jest 30 na polmosa. Już dwa kopnęłem. A tu zobaczcie. To nie jest polmos. A co? O kurczę, to jest medalik. Ale już taki aluminiowy, dlatego jak polmos. Ale już, bo tu widać uszko jest. O, jaki spuchnięty. Już go ząb czasu nadgryzł. Ale nic, i tak biorę. Zawsze zabieram medaliki, mam je w jednym pojemniku. Krzyżyki i medaliki. Co zrobić? Przed chwilą widziałem Michała. Ognisko robi. Później tam pójdę do niego, jak skończę. Jeszcze trochę pochodzę i spadam, bo chyba z litr potu wylałem. Kurczę, akurat teraz mi się zaktualizował telefon. Dziura jest. Miałem bardzo zły sygnał. Naprawdę. O, minus 3, 3, 6. Taki, a w ziemi, znaczy ja chodzę bardziej na słuch, wiecie, o co chodzi. Tylko nieraz patrzę na wyświetlacz po prostu, co to pokazuje, wiadomo. Zawsze coś tam pomaga i zobaczcie. I co to jest? To jest moneta. A przedtem ta, co tak nie było widać, to się kapnęłem, dopatrzyłem się, że... O nie, to nie jest moneta, ale coś takiego chyba z numerem. Tak, z numerem 62. Z dziurkami. Ale maleńkie coś, no bardzo cienkie, pewnie jakieś cynkowe. No, takie coś, jakaś taka narzędziowa może, czy co, nie wiem, taka malutka. Nie, to tak, 39 chyba, tak? A nie wiem, w sumie, 39, nie, czy 62 chyba bardziej, tak? No raczej, 6, albo G2, jakoś tak. Był głęboki sygnał, skaczący. Wiadomo, jak to już jest tak dość głęboko. Coś tu. Gdzieś tu miałem sygnał. Po wykopaniu 15.
To gdzie to? Gdzieś tutaj. Ale co tu jest? To? Nie. O, jest coś. Jest coś. Guzik chyba to będzie. Gaciowiec taki sparchlały już. Tak. Gaciowiec. Ale normalnie szok. Ludzie. Która to jest? 15:30, tak? 40 prawie. Normalnie szok. Kurczę, jest tak gorąco, że kapie mi z nosa. No ale nic, nie będę siebie pokazywał. Jest mocny sygnał, jak dzwon. 36 w ziemi. Myślałem, że będzie kawałek puszki, bo przed chwilą wykopałem tam gdzieś w tym miejscu, pod tym drzewem. Ale jest chyba złotówka. Z terenu. Będzie, tak mi się wydaje. A, lekka złotówka. O, nie widać, jest za tego, jest zaś nie działa. A, widać trochę. Złotówka. Który rocznik? Nie wiem, 70 coś chyba tu. O, 70. No, trochę się zachmurzyło. Ciut lepiej. No, godzina. Już za chwilę 16. Trzeba kończyć. Następny sygnał jak dzwon. Pewnie znowu złotówka. Kawałek dalej, tam gdzie się kopnąłem tamto. Tam gdzieś tak. Oto parę metrów, 3 metry. Jest? Jest. Albo 50 groszy. Może być. Chyba tak. Tak. 50 groszy. No, w sumie podobna wielkość to aluminium, to wiadomo jak to. Teraz nika też nie widzę. Teraz takie coś od czegoś. Taki trochę mieszany sygnał. To jest, ja nie wiem, to jest takie jakby taki odlew. Raczej taki, nie wiem co to za metal. Ułamane tutaj jest, co to mogło być, nie wiem. Taki jakiś. Bajerek. Ale dziurę teraz wykopałem. Macie, pimponter wpada do środka. A piach jest jak nie wiem, widać, zobaczcie. Ale jaki fancik, kurczę. A ja myślałem, że to będzie kawał żelaza. Tak, taki dziwny mieszany sygnał był. Wiadomo jak to. To takie cynkowe dwie blaszki. Ja jeszcze tak byle jak to kopnęłem. Kurde. A tu zobaczcie, cała taka, znaczy cała, no harmonijka, która nie ma tylko tych brzegów drewnianych, ale środek się jeszcze trzyma. Jeszcze by zagrał na harmonce. Ja dziękuję. No już chyba moja druga może w życiu, albo trzecia, taka w miarę zachowana. Dobra, tym fantem kończę na dzisiaj. Powiem wam, że powrót do przeszłości jest piękny. To jest mega wykrywacz. 705 i 505. No tam akurat nie ma podświetlenia i nie ma śledzenia gruntu, że ręcznie ustawiam grunt, ale to jest tak proste, jak nie wiem, i dobrze działa, bardzo dobrze. Normalnie super, ale się cieszę, kurczę. Normalnie mega. Dobra, to tyle, trzeba zakopać i spadać. Jak nie wyżycie, nie? Zobaczcie. Normalnie. Fakt, że jestem trochę gruby, ale mega dzisiaj. Normalnie szok. Ale pokopane. Trzeba się wody napić. Zaraz idę zrobić podsumowanie. Może z Michałem chwilę pogadam. Chyba tam mają jeszcze ognisko. Zobacz. Na razie. Śmiecie. Trochę pozbierane na oko. Miedziucha. No, trochę tych polmosów wykopanych tam. Wiadomo, jakieś puszki takiego. Takie sprawdzające. O, tu jest. Wiadomo co. Unimil sobie życie. No co, złotówka 50 groszy. Gaciak. To jest 5 feningów. Bo widać tutaj trochę o tego orła niemieckiego. Aj, gdzie poleciałaś? No. Jeden fening. Jeden fenol 1800 tam któryś 80 czy 94 czy 84. 94.
Ta blaszka to jest 62. I to śmieszne takie, nie wiem co to było, taka malutka łyżeczka. I tu jakiś pierdolniczek, taki blaszki, takie dwie były w jednym miejscu. Coś połamane. To było tak pewnie, o. Widać taki dwa kawałki. No i oczywiście to. Taki mój fan dnia. Jak się śmieje. No i takie, tak to wyszło. No Michała już nie ma. Już z dzieciakami i z żoną poleciał dalej. Mówi, że jeden dzień wolnego albo coś, to wiadomo, trzeba to wykorzystać. Dobra, tu z nad rzeki żegnam się z wami. Hej. Pochodzony. Sprzęt do złożenia jeszcze. Super sprawa, naprawdę. Rewelacja. Dzisiaj to był mega dzień. Kurczę, normalnie taki powrót parę lat do tyłu. Ale super. O, ktoś tam chyba znowu szykuje następne ognisko. Na razie trzymajcie się, do następnego odcinka, hej. A jeszcze nie powiedziałem, że znalazłem jednego skobla, nie? Teraz nawet jeden śpiewa. Taki skobel.